Po tygodniu spędzonym w Kijowie wybraliśmy się w głąb Ukrainy, do Dnipro, które z pewnością zobaczycie w materiałach Bartka. Sama trasa bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Zdecydowana jej większość to drogi szybkiego ruchu, choć oczywiście zdarzały się wyjątki. Następnie skierowaliśmy się na zachód, do Mikołajewa, który znajdował się w połowie drogi pomiędzy Dnipro a naszym punktem docelowym. Na początku zastanawialiśmy się, dlaczego Google Maps twierdzi, że 300-kilometrową trasę będziemy jechali ponad 7 godzin. Nasze wątpliwości zostały rozwiane szybciej, niż się tego spodziewaliśmy. Trafiliśmy na najgorszą drogę, jaką widziałem w swoim życiu. To właśnie tego dnia zobaczyłem drugą twarz Ukrainy. Twarz, która spowodowała, że chwilami nie byłem pewny, czy nadal jesteśmy w Europie, czy może jednak magicznie przetransportowaliśmy się do najmocniej zbombardowanego kraju na świecie, czyli Laosu. Po kilku godzinach jazdy w dramatycznych warunkach dotarliśmy do Mikołajewa, w którym to spędziliśmy jedną noc w dosyć mocno podejrzanie wyglądającym mieszkaniu na Airbnb. Następnego dnia wyruszyliśmy w drogę, która miała się skończyć w Naddniestrzu, kraju, który nie istnieje. Bartek, mógłbyś powiedzieć trochę więcej o miejscu, do którego właśnie jedziemy? Jedziemy do Naddniestrza. Naddniestrze jest to nieuznawane państwo. Jest to część Mołdawii, tak przynajmniej oficjalnie twierdzi większość świata. Abchazja i Osetia, czyli inne nieuznawane państwa będące pod wpływem Rosji, uznają, że jest to państwo. Czyli krótko mówiąc, część Mołdawii, która uważa się za oddzielne państwo. Które oddzieliło się w 1990 roku i stwierdziło, że oni nie chcą być Mołdawią i oni chcą należeć do Związku Radzieckiego. I teraz pytanie za 200 punktów, czyli przekraczamy w tym momencie granicę ukraińsko-mołdawską. No właśnie nie, to jest ciekawa sprawa, dlatego że pogranicznicy ukraińscy są po ukraińskiej stronie, a po stronie naddniestrzańskiej są naddniestrzańscy. I to jest ciekawe, dlatego że nie może postawić przy granicy z Ukrainą na wschodzie, Naddniestrza, no bo tutaj wiadomo, władza jest w rękach Naddniestrzan, a swoich pograniczników nie stawia na granicy naddniestrzańsko-mołdawskiej, bo uważa, że Naddniestrze to jest ich terytorium. Czyli de facto jedziemy do państwa, które jest jak gdyby w pełni autonomiczne, ma swoje prawo, ma swojego prezydenta, ma swoje urzędy. Nawet swoją walutę. Jednocześnie nie jest uznawane przez praktycznie żadne państwo na świecie jako państwo i na dodatek na granicy stoją ich pogranicznicy, a nie pogranicznicy mołdawscy. No tak, bywało tak, że wjeżdżał ktoś z Ukrainy do Naddniestrza, nie miał pieczątki wjazdu do Mołdawii i później miał problem z wyjazdem z Mołdawii do Rumunii, ale nie wiem, czy to nie jest taka urban legend, no bo tak, nie ma teoretycznie pieczątki wjazdu do państwa, prawda? Wjeżdża się do Naddniestrza przez Naddniestrze i nie wiadomo, kiedy się wjechało do Mołdawii. Taka ciekawostka. Jestem bardzo podekscytowany, bo to jest bycie w takim państwie, które nie jest państwem de facto, no to jest takie dosyć nietypowe. Tak, a poza tym jeszcze Naddniestrze ma taki fajny swój klimat, dlatego że tam jest mało ludzi. Oni lubią obcokrajowców, bo mało obcokrajowców też tam przyjeżdża, bo wszyscy na Wikipedii się naczytają, że tam kałasza można kupić, że dragi szmuglują i tak dalej. I taki mały mikroświacik tam jest, no jakby nie wiem, jak trochę jak z Orwella, bo tam jedna sieć sklepów, jest szeryf, który też jest właścicielem, można powiedzieć, tego państwa. Taki klimat, taka duża wioska, no coś takiego. Tu po lewej stronie jest ostatnia stacja benzynowa WOK, to jest taka sieciówka, chyba najbardziej znana ukraińska. A te bloki tam daleko widzisz na horyzoncie? No. To jest już Naddniestrze. Tam już sierpem i młotem pachnie. Oczywiście, jak to w naszym przypadku często bywa, nie obyło się bez problemów. Mianowicie nie możemy wyjechać z Ukrainy. Tak jest. Ponieważ wjechaliśmy tutaj wraz z Tomkiem, bratem Bartka, i wpisali jego jako osobę, która wjechała do kraju i teraz my nie możemy pojechać do Naddniestrza, bo nie ma z nami Tomka. Na szczęście Tomek jest w Tiraspolu, jakieś 40-45 minut drogi stąd, więc właśnie organizujemy przejazd, żeby on tu przyjechał i wyjechał z nami tym samochodem. No ale w sumie jest to coś takiego, o czym my teoretycznie nie musimy wiedzieć. To jest w ogóle, ja bym o tym nie pomyślał w ogóle, poza tym to jest ich błąd, że wpisali Tomka. Nawet nie wiemy, jako kogo tam wpisali jako wjeżdżającego, tak. Bo żadnego na to dokumentu nie dostaliśmy. To jest takie mało user-friendly państwo. Tak, facet po prostu sprawdził w systemie, spytał się, a gdzie pan Tomasz? No jak to gdzie? No nie ma go, ale to przecież on wjechał samochodem. No nie wjeżdżał, ale wygodniej im było wpisać osobę z dowodu rejestracyjnego. Pierwszą, a nie tą dopisaną, czyli mnie. Tak, nie sprawdzili, kto prowadził, no i tyle. Czekamy. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ skoro musimy tutaj siedzieć godzinę, to możemy to jakoś produktywnie wykorzystać. Bartek pracuje bardzo ambitnie. Na pewno vlogów nie edytuje. Nie, praca. Trzeba pieniądze zarabiać. Właśnie, a ja robię birolki do vloga, którego już widzieliście poprzedniego. A gdzie ty jesteś? Wyszedł na ukraińską stronę, wyobraź sobie. A my w środku. Husaria przyjechała. Z nim comprende, claro, amigo. Claro.
Okej, okay, vamos, maricos, porque vamos. Transnistria está esperando para nosotros. Koniak czeka. To jest osiedle, na którym wynajęliśmy sobie mieszkanie. Tak wygląda balkon. Tak wygląda, prawie się zabiłem, jeden pokój. Przedpokój, Bartek, dzień dobry. Siemano. Tak wygląda pokój numer 2. Tak wygląda łazienka. I tak wygląda kuchnia. Oczywiście jest ekspres do kawy, jest kawa i w ogóle wszystko, czego dusza tylko zapragnie. Jestem w ciężkim szoku, bo jak wjechaliśmy na to osiedle, nie spodziewałem się za bardzo, nie wiedziałem nawet, co Bartek wynajął teraz. Patrząc na to, myślałem, że warunki mogą być takie bardzo lokalne. No ale okazuje się, że jest tak, jak jest i słuchajcie, zapłaciliśmy za to 130 zł za dobę, czyli wychodzi 65 zł na łebka, czyli jeżeli wykorzystalibyście zniżkę z Airbnb 100 zł z linka pod filmem, to tak na dobrą sprawę za dobę w takim mieszkaniu płacicie 30 zł. Jest grubo. Takie troszeczkę sztampowe te napisy na ścianie. Ale to nie o to chodzi. Naprawdę bardzo fajne mieszkanko, jest klima. 3 albo 4 noce tu spędzimy, więc jestem mega zajarany. The next day. Naddniestrze, dzień drugi. Właśnie poszedłem na śniadanie, jest godzina 15:54. Jem coś, co się nazywa piacenta bodajże, z mięsem i kawę. Za całość zapłaciłem około 30 kilku naddniestrzańskich rubli, czyli podzielić przez 4, jakieś 8-9 zł. Tak wyglądają naddniestrzańskie ruble, które w końcu mamy, bo wczoraj niestety w ogóle była mega masakra, ponieważ nie udało nam się wypłacić w żaden sposób kasy. Próbowaliśmy w bankomatach, próbowaliśmy w kantorach, wszystko nam odrzucało, wszędzie nam nie przyjmowało kart i tak dalej. Problem z Naddniestrzem polega na tym, że tutaj nigdzie nie akceptują ani Wizy, ani Mastercarda, bo oni mają swój własny system płatności, mają swoją własną walutę. W ogóle dla mnie to jest jakiś kosmos, naprawdę niesamowite przeżycie. No i na dodatek ciężko tutaj mamy z internetem, ponieważ mają kart SIM, mają taki system amerykański, że karta, jak gdyby numer telefonu jest przypisany, wiecie, w środku telefonu. Więc nie można tutaj nigdzie kupić kart SIM, dlatego też ja właśnie zostałem tutaj coś zjeść, a Bartek z Tomkiem poszli szukać Romana, ponieważ tutaj się umówiliśmy, ale go tu nie ma, więc teraz... Człowiek się trochę czuje jak w latach 90. Kawa to jest chyba taka kawa robiona z proszku, z takiej tubki, bo tak to smakuje. A to coś... Taki placek z mięsem. Też daje radę. Chłopaki, znaleźliście Romana? Nie. Nie, ale mamy hajsy. Jest szelest. Co jest, gopniki? Co te kolana? Co te sukunia? To są moje obiekty. Ty, słyszysz na chuj, achujene. Słuchajcie, mój kanał na Patronite jest podlinkowany na dole, bo właśnie mi ukradli obiekty, więc zrobimy zrzutę na nowy. Dobra, słuchajcie, musicie pójść po paszporty swoje. Nie macie paszportu? Macie ze sobą. Tak. Ale krótko mówiąc, potrzebne nam są paszporty, tak? Paszporty ze dzień sobą. Dobry, panie. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Poziom, który mam nadzieję kiedyś osiągnąć, czyli tak jak Bartek podbija do przypadkowego typa na ulicy i zaczyna z nim robić wywiad. Grubo.
Mordo, o co chodzi z tym naddniestrzańskim szeryfem? Macie tutaj supermarkety, macie stacje benzynowe, co jeszcze? I o co chodzi z tym człowiekiem? A, no to jest jeden, to jest powiedzmy właściciel tego kraju, no tak powiedzmy, bo... Czyli prezydent? Nie, akurat nie, to prezydent jest jego ziomkiem. Szeryf jest taki niewidoczny, to jest człowiek, którego nie można... Szara eminencja. Tak, to jego, jak na przykład w Google wpisujesz jego imię i nazwisko, to nie zobaczy jedno zdjęcie tylko. Tutaj ze zwykłych ludzi tak w życiu jego nie widzi, tak? On nie przychodzi na jakieś święta i tak dalej, ale ma stadium, swój stadium tutaj. Ma supermarkety wszystkie, szerifa. Quint to jest też, koniak, który wczoraj próbowaliśmy. To jest ten szerif. Duże fabryki, piekarni, chleba, to też ma szeryf. Zbudował taki monopol tutaj. Zbudował to dość naturalnie i może czasami nie naturalnie. I to jest taki sklep, w którym na co dzień robicie zakupy, czy...? Tak, chodzę, bo u mnie na przykład na ulicy, na mojej ulicy są trzy szeryfy. Czyli można, Lidl. Da się kupić chleb, da się kupić wszystko, co musisz mieć codziennie. No tak? Dobra, to idziemy zobaczyć, jak to wygląda w środku. Dobra. Roman, jak myślisz, ceny czego mogą najbardziej zainteresować i zszokować Polaków? Idziemy, ja ci pokażę od razu. Nie musiałeś się za długo zastanawiać? Nie. Słuchajcie, bierzemy cztery... Proszę. Surprizne koniaki, okej? Dobra. Zaczynamy od dziadostwa. Ruska ewodka. 15 to jest ile złotych? 15 to jest 3 złotych. 3 złote za taką flaszeczkę? Tak. Dobra? No, wódka jest wódka jak wódka, tak? Czyli niedobre. Z czego słynie Naddniestrze, jeżeli chodzi o alkohol? Quint. To wszystko jest, widzisz, nawet to zrobione jest w Quincie, ta fabryka, która też jest właściciel ten szeryf. Dobra. Można wszędzie zobaczyć, że to wszystko... A Quintow to troszeczkę wygląda jak Nemirov, jak dla mnie, nawet i butelka, czyli to jest podruba Nemirova. Old class, nawet whisky swoje mają za 28 rubli, czyli... No tanio. No to jest jakieś 7 zł będzie. A czy to się da w ogóle pić w tych cenach? To akurat whisky mi się nie podoba to. A wódka mi się wydaje, że zawsze jest dobra. A jeżeli chodzi 70, o koniak? Dobry koniak, to teraz możemy zobaczyć, to 72 rubli. To już jest dobry koniak, się nazywa Tiras, to jest mój ulubiony, chciałem powiedzieć, ale no wiesz, to dla mnie to też już smakuje. Czyli po tyle lat picia 17-18 zł. Tak. Ale tak, no i dalej można. Tu się różnie wiek, tak? I 8 lat, 6 lat. I oczywiście, że cena się różnie, jak najstarszy jest koniak, tak, cena się różnie, on powiększa. Nawet szeryf ma koszerny koniak. Widziałem tą beczkę koszerną. Asia, co ty pijesz? To świetna woda. Ruska. Skolko. Świetna woda. Skolko. Skolko? Skolka nada, skolka jest. Rubli. Niecałe 2 złote. Czekamy właśnie na resztę ekipy tutaj przy takim moście w Naddniestrzu, ponieważ dostaliśmy zaproszenie od Wasi, którego macie tutaj, na obiad. No i chcemy do niego wpaść, skorzystać z zaproszenia, do jego mamy na obiadek. Tylko że nie było to takie łatwe, ponieważ żeby w ogóle jak gdyby mieć możliwość wyjazdu, tam musieliśmy pojechać do takiego urzędu rejestracyjnego. Niestety oczywiście był tam całkowity zakaz nagrywania, ale zaraz chłopaki wytłumaczą, po co musieliśmy tam jechać. Wasia, rozkażesz, to my tam dzielali. Чтобы для того, чтобы Polish Superstars приехали ко мне в Копанку, нам нужно было поехать в управление там регистрации, что-то в этом роде, я сам ничего не запомнил. Нам нужно было сделать регистрацию на меня и регистрацию на то, что вы сделали регистрацию на меня, чтобы мы проехали через маленькую границу, где стоит будка и два шлагбаума. Только после этого нас, возможно, впустят в мое село. Вот так вот. Спасибо. Nie ze sztra. Czy powiesz mi w dwóch zdaniach, co ja właśnie piję? A pijesz kwas chlebowy tak zwany. Bardzo jest popularny. Jak widzisz taką żółtą budkę, to tam zawsze możesz znaleźć taki kwas. I to jest teraz tutaj w Teraspolu latem na każdym kroku. Kosztuje 1 zł. Ten twój. Cały. Jest jeszcze mniejszy. Mniejszy kosztuje z jakieś 40 groszy, coś takiego. To jest dobre na kaca. I gasi pragnienie. Dlaczego wspominasz o kacu? Bo... No nie wiem, może ktoś będzie zainteresowany, czasami ma się kacu. No nie, bo my nie mamy tutaj kacu, to fakt. Bo nie pijemy.
Tak, bo nie, o, właśnie. Wiecie co, jak na granicy będą pytali, to jedziemy do urodziny brata Wasi, dobra? I idziemy tam na nocleg, z noclegiem. Wspólna wersja ustalona. Może schowamy te kamery, bo wiesz, bo niby to jest normalne, ale żeby nie pytań było, naprawdę. No dobra, to chowamy kamerę, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale będąc w Naddniestrzu, jakbyśmy wpadli w jakieś tarapaty, to nam konsul polski nie będzie mógł pomóc. Ale nawet. Nie siej paniki, bo i tak nie wpadlibyśmy w żadne tarapaty. Ale chciałem powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe i dodaje dramatyzmu do całego filmu. Roman! Co? Na około setki Polaków, których miałeś tutaj oprowadzałeś, miałeś jakiekolwiek problemy, żeby musiał interweniować jakiś dyplomata, konsul czy ktokolwiek? 40 zginęło. Artur? Nie. Czy tam dać służyć odpowiednio sprawę? Nie, tam może Mołdowa. A teraz już jesteśmy w uznawanym państwie. W Mołdawii. Tak. Gorsze drogi są. Właśnie się wypakowujemy z samochodu, ponieważ droga, która tutaj jest tak średnio, nam pozwala na dalsze przemieszczanie się samochodem taką ilością osób. Zobaczcie, jaki widoczek. Tutaj są winogrona. Tutaj zdobrowani vlogerzy. Tam Mołdawia. Zobaczcie, jaki widoczek. Tutaj są winogrona. Zobaczcie, jaki widoczek. To jest Mołdawia, to jest Mołdawia. Ładny widoczek i tam to jest Mołdawia i widać to cały widok na Naddniestrze. To winogrona są? Tak, winogrony też. I oczywiście najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić po byciu parę godzin bez internetu, uzależnieni ludzie, zczytywanie hasła do Wi-Fi. Zaraz tak samo będzie Cash wyglądał i ja ciebie nagram, Cashu. Do Wi-Fi? Wiesz, co się będzie działo w komentarzach? Wi-Fi mówi. Jak to? Wi-Fi mówi, to jest Wi-Fi po polsku. Przecież to jest kurwa Wi-Fi. Ja to pojechać. Pierwszy raz w życiu siedzę w Ładzie. Jaka to jest maszyna, jaki cud techniki. Zobaczcie, drewno prawdziwe. Żartuję oczywiście. Wszystkie wymagane wskaźniki, zero poduszek powietrznych, ale nawet zegar jest. Wyższy level hardkoru. O! Siema, koteł. Koteł. Chodzisz? Wskakuj. Wskakuj do Łady. Chłopaki pojechali przed chwilą skuterem po benzynę. Domyślam się, że właśnie do tej Łady, bo chyba nią gdzieś później mamy zamiar jechać. Привет! Здрасте. To jest kurczak. Kurczak mhm. z pomidorami mhm. i z serem. To papryka i ryż mhm. w środku. Oczywiście, że ryż jeszcze z jakimś mięsem tam mielonym. To jest mołdawskie, to jest mołdawska potrawa. Ona się nazywa placynda. Placynda, to ja dzisiaj tak. jadłem na śniadanie na początku vloga. Tak, tak, tak. To masz takie. No, możesz wytłumaczyć to, jak jadłeś. Placek. Placek taki z mięsem czy z czymś. Co? A mięso domowe, to tutejsze, to jest z Kopanki. Czy my zjemy coś, czy w spokoju, czy tak? Wow. O kurczę. Dobra, chłopaki, fajnie, fajnie. Kto był wino? Damasznie? Koniak. Koniak. Okay. Nie, wino zaczynamy. Nie, no trzeba wino. Wino, to jest domowe. Chcecie kurczę. Mieszać? Wino, proszę. No to wino, no. A to jest wino domowe? Da. Z waszych winogron? Nasze winogron. Z waszych winogron? Da, da, da. Wow. Tak, to jest domowe. Roman? Póki mi obiektyw ogarnia, czy mógłbyś pochwalić się, co to jest to przed tobą? To tutaj, co widzicie, to jest ser z masłem i z majonezem. Zajęte, zaklepane. Kompocik truskawkowy. Mistrzostwo świata. Jak to ma robić? Może ty zrobisz. A tutaj domowe winko. Mocne. Tu z powolanymi nogami. Da, u nas to samo, to już samo. Ale to powiedz tu z powolanym. Powyłamywanymi nogami. Nie mogę. Nawet po prostu. Powyłamywanymi nogami. Powyłamywanymi nogami. Po przepysznym obiedzie pojechaliśmy na wzgórze, z którego obserwować mogliśmy rozpościerające się nad naszymi głowami rozgwieżdżone niebo. A później zagotowała nam się Łada. W kolejnych dniach zaczęliśmy powoli kierować się w stronę domu. Odwiedziliśmy opuszczone bunkry w Mołdawii, a po powrocie na Ukrainę wybraliśmy się do rakietowej bazy atomowej. Pełną relację z tych miejsc zobaczycie za jakiś czas na kanale Bartka. Była to moja pierwsza podróż na wschód Europy. Pierwsza podróż do krajów byłego Związku Radzieckiego.
Ruszając z Warszawy, nie wiedziałem, czego się spodziewać. Od znajomych słyszałem przeróżne historie. Zaczynając od tego, że na Ukrainę trzeba brać plik 5-dolarówek na łapówki, a na tym, że w Naddniestrzu wycinają turystom nerki kończąc. Owszem, rzucała się w oczy bieda, kiepski stan pojazdów, budynków, a w Naddniestrzu ludzie chodzili w koszulkach z symboliką radziecką. Do głowy często przychodziła mi jedna myśl. Jest to żywy skansen ZSRR. Mimo wszystko napotkani przez nas ludzie byli bardzo życzliwi i pozytywnie reagowali na to, że jesteśmy z Polski. Po raz kolejny uświadomiłem sobie, jak bardzo mylne i krzywdzące mogą być słowa osób, które swoje opinie budują nie na faktach i własnych doświadczeniach, a na wyssanych z palca historiach lub opowieściach sprzed 10 lat. Jednak mimo wszystko po przekroczeniu polskiej granicy uderzyło mnie parę faktów. Widać różnice. Odmalowane płoty, zadbane budynki, przystrzyżone trawniki, na ulicach brak rozpadających się ład, dziur, śmieci. Jeszcze kilka miesięcy temu, oglądając vlogi Romana z podróży do Polski, nie mogłem się nadziwić, dlaczego tak bardzo zaskakuje ich kultura na naszych drogach, klimatyzacja w autobusach, czystość na ulicach, stan budynków, brak wszechobecnych krat w oknach. Dzięki temu wyjazdowi na własne oczy ujrzałem, dlaczego ludzi ze wschodu ciągnie do Polski. Chcą żyć w rozwijającym się kraju, w którym codzienne życie ma ręce i nogi. Polska daje im możliwości, których nie mają w swoich ojczyznach. W mojej ocenie zarówno Ukraina, jak i Naddniestrze nie są tak bardzo niebezpieczne, jak je malują, jednak mimo wszystko dzieli nas ogromna przepaść. I tak jak po każdym innym zagranicznym wyjeździe, tak też i po tym, po powrocie jeszcze bardziej doceniam swoją ojczyznę. A co dalej ze mną i z moimi podróżami? Podróżowanie ze znajomymi jest fajne, ale w głębi serca ciągnie mnie do kolejnej samodzielnej wyprawy. Dlatego też w najbliższych tygodniach planuję wyjechać do Turcji. Mój poprzedni pobyt w tym kraju był zdecydowanie zbyt krótki, dlatego też chcę tam wrócić, aby przeżyć kolejną autostopową przygodę. Jeśli chcielibyście wspomóc mnie w moich działaniach, otrzymać ode mnie pocztówkę lub jakieś inne podarunki z nadchodzącej wyprawy, będę Wam bardzo wdzięczny za rozważenie wsparcia mnie na portalu Patronite, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Chcę, żebyście wiedzieli, że gdyby nie wy, to prawdopodobnie zamiast nagrywania filmów z podróży, przeżywałbym teraz kolejne follow-up meetingi w korpo. Dziękuję.